Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 12 ciekawostek o Kibie. Zapraszam. Imię Kiba oznacza kieł, a jego nazwisko Inuzuka oznacza psie wzgórze. Jego hobby to spacery z Akamaru. W zasadzie to wszystko, co związane z Akamaru. Od przygotowywania mu jedzenia, kąpania się z nim, spania razem w łóżku czy śpiworze podczas misji. Kiba chciałby rewanżu z Naruto. Urodził się 7 lipca, a jego grupa krwi to B. Pierwszym Naruto miał 12-13 lat, 151-152 cm wzrostu i ważył 43-45 kg. Natomiast w Shippudenie miał 16-17 lat, 169 cm wzrostu i ważył 52 kg. Ukończył akademię w wieku 12 lat, a Chuninem został w wieku 14. Jego ulubione jedzenie to stek, wołowina, suszone mięso i chrząstki, a najmniej lubi trudne do pogryzienia potrawy. Opanował zaledwie jedną podstawową naturę czakry, ziemi, a także dodatkowo yang. Ukończył 50 oficjalnych misji, 21 rangi D, 19 rangi C, 8 rangi B oraz 2 rangi A. Według drugiego databooka, gdy Kiba znajdował się w akademii, otrzymał następujące oceny. 6 za pozytywność i taijutsu, 5 za ninjutsu i 4 za genjutsu, współpracę oraz nastawienie do klasy. Akamaru i Kiba mają urodziny w tym samym dniu. Co ciekawe, Kiba nie zauważył tego, że Akamaru urósł. Omaka odcinka 94 Naruto Shippuden, gdy Naruto mówi, że Akamaru urósł, Kiba stwierdził, że rzeczywiście potrzebował on więcej szamponu do kąpieli, zostawiał więcej sierści i stał się cięższy. Kiba musiał wąchać pierdy Naruto aż 3 razy. Najpierw podczas egzaminu na Chunina, później na misji odnalezienia Bikoczu, a trzeci raz podczas pojawienia się Isobów w Shippudenie. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!